Cześć kochani, witajcie w moim kolejnym filmie. Jestem trochę przeziębiona, mam problemy z gardłem, więc będę mówić nieco ciszej niż zazwyczaj. Dobra informacja dla tych, którzy nie lubią, gdy drę ryja. Dzisiaj nie będę drzeć ryja, będzie właśnie tak spokojnie, ale mam nadzieję, że nadrobię swoją energią, bo energię mam, tylko po prostu problemy z głosem. Więc dzisiaj przychodzę do Was z książką, o której recenzję prosiliście mnie od dłuższego czasu. Tą książką są Wszystkie znaki na niebie i ziemi Jane Bennett i jest to powieść, która jest takim bardzo lekkim, młodzieżowym romansem, którą już na dzień dobry, polecam bardzo mocno osobom, które rozpoczynają swoją przygodę z tym gatunkiem, ewentualnie osobom, które lubią od czasu do czasu sięgnąć sobie po takie schematyczne, przewidywalne, ale też na swój sposób urocze powieści na jeden, góra dwa wieczory, bo właśnie taka jest ta książka, czyta się ją szybko, czyta się ją przyjemnie, lekko, tak samo jak poprzednie powieści Jane Bennett, o których już Wam mówiłam na moim kanale, jakby co, poniżej znajdziecie linki do tych filmów, a teraz takie krótkie przypomnienie. Jedną z tych książek było Z głową w gwiazdach, taki młodzieżowy romans, bardzo lekki, z elementami survivalu w iście wakacyjnym klimacie. Jest to książka, którą wręcz powinno czytać się w wakacje. Idealna lektura na wakacje, którą też możecie przeczytać również teraz, bo nie ma co prawda wakacji, ale myślę, że i tak Wam się spodoba, nawet jeżeli przeczytacie ją jesienią, więc polecam. I polecam również jeszcze jedną powieść Jane Bennett bardzo mocno i to jest Światło Księżyca. I ta książka, ona jest nie tylko moją ulubioną powieścią Jane Bennett, ale ona jest jedną z moich ulubionych takich młodzieżowych obyczajówek, młodzieżowych romansów. Gdybym teraz miała robić zestawienie moich ulubionych młodzieżowych obyczajówek, ta książka na pewno znalazłaby się w pierwszej trójce, ponieważ bardzo polubiłam kreację bohaterów, to znaczy polubiłam Daniela, który jest moją bratnią duszą, o ile taka stara dupa może mieć bratnią duszę w jakimś, no wiecie, nastolatku z powieści młodzieżowej, ale Daniel jest naprawdę świetny i te wszystkie nawiązania do popkultury i David Bowie, to po prostu jest przegenialna książka. I tak wiecie co, gdy przyszły teraz do mnie Wszystkie znaki na niebie i ziemi. Bardzo tak zwróciłam uwagę na to, jak te książki zostały wydane przez studio Caravage, tak mi się wydaje, że to znaczy wydawnictwo Juvi to wydało, ale studio Caravage zaprojektowało okładki i wydaje mi się, że te okładki są bardzo fajne. One są takie bardzo romantyczne, ale nie są na maksa cukierkowe. Bardzo spójne, naprawdę bardzo fajnie te wszystkie trzy książki ze sobą wyglądają na półce i generalnie tak, te okładki są takie, że patrząc na nie od razu wiadomo, z jakimi historiami będziemy mieć do czynienia, gdy sięgniemy po te książki. Więc o tym i o tym już mówiłam, odsyłam do zobaczenia moich filmów, a do tego przechodzimy teraz. Wszystkie znaki na niebie i ziemi. O co tutaj chodzi? Generalnie rzecz biorąc, z jednej strony mamy tutaj oczywiście historię miłosną, jak przystało na książki Jane Bennett. Nasza bohaterka wraz ze swoją matką powraca do rodzinnej miejscowości, by poprowadzić rodzinną księgarnię. No i dla Josie pobyt w Beauty, generalnie rzecz biorąc, tak właśnie nazywa się ta miejscowość, Beauty, trochę dziwnie, nie mogłam do tego przywyknąć, ale mamy Beauty. Dla Josie jest to taki krótki przystanek przed wyjazdem do Los Angeles, gdzie pod okiem swojego sławnego ojca, słynnego fotografa, Josie chce doskonalić swój warsztat, talent, ponieważ marzy o tym, żeby zostać fotografem. Co więcej, ona ma takie dosyć nietypowe zainteresowania, ponieważ Josie lubi fotografować znaki wszelkiej maści i bardzo podoba mi się to, że każdy rozdział rozpoczyna się opisem jakiegoś znaku, który Josie sfotografowała. To jest bardzo ciekawe. I tak, wszystko nam tutaj oczywiście zaczyna się komplikować z chwilą, gdy Josie spotyka swojego przyjaciela z dawnych lat, który jak się okazuje w międzyczasie wyrósł na miejscowego buntownika outsidera i całkiem przystojnego młodego człowieka. No i wszystko komplikuje się za sprawą pewnej imprezy, na której Lucky i Josie się pojawiają. Powiedzmy, że na tej imprezie do czegoś dochodzi i po tej imprezie też do czegoś dochodzi. I powiedzmy, że Lucky latuje ją z opresji. Ratuje, powiedziałam chyba lakuje, bo Lucky, Dobra, więc Lucky ratuje ją z opresji i tak się to wszystko zaczyna, no i generalnie rzecz biorąc wiadomo, w jakim kierunku to będzie zmierzać, więc jeżeli chodzi o ten wątek miłosny, on nie jest specjalnie odkrywczy, jest przyjemny i wierzę w to, że na pewno spodoba się wielu osobom. Jeśli chodzi o mnie, mam pewne zastrzeżenia, ale to głównie dlatego, że ten wątek miłosny przypominał mi poniekąd historię miłosną Zori oraz Lennona z książki Z głową w gwiazdach, zwłaszcza pewna scena w strugach deszczu, więc miałam wrażenie, że Jane Bennett serwuje nam troszeczkę powtórkę z rozrywki, ale poza tym wątkiem miłosnym mamy tutaj również skomplikowane relacje rodzinne, mamy pewną tajemnicę, mamy też pewną klątwę, która ciąży na kobietach z rodu, z którego wywodzi się nasza bohaterka, więc wydaje mi się, że każdy znajdzie w tej książce coś dla siebie. Ja trochę pomarudzę, ale to głównie dlatego, że
Jen Bennett, jakby to powiedzieć, no postawiła mi dosyć wysoką poprzeczkę po przeczytaniu Światła Księżyca. I właśnie dlatego, sięgając po wszystkie znaki na niebie i ziemi, miałam bardzo wygórowane oczekiwania. W sumie nie wiem, czego oczekiwałam po tej książce, ale chyba czegoś lepszego od tego, co otrzymałam, a może to kwestia tego, że było tu trochę mniej humoru i mniej nawiązań do popkultury, czyli tych elementów, które tak bardzo spodobały mi się w tych książkach, no i też troszeczkę dłużyzn fabularnych, więc szczerze powiedziawszy, zaraz po przeczytaniu tej książki zajrzałam sobie na Goodreads, bo byłam ciekawa, jak fani Jen Bennett podchodzą do tej książki, to jest nowość. I generalnie co się okazało? Okazało się, że spośród tych trzech książek najgorzej ocenianą książką jest Światło Księżyca. Zostawiam to bez komentarza, to jest moja ulubiona powieść, po prostu młodzieżówka wszechczasów, a była gorzej oceniona od Zgubów w gwiazdach oraz Wszystkich znaków na niebie i ziemi. Na dobrą sprawę, Wszystkie znaki na niebie i ziemi plasują się właśnie gdzieś pomiędzy tymi książkami, bo ta ma chyba ocenę 3,7, ta chyba 3,9, a ta 4,0 coś. Więc jak widzicie, ile głów, tyle opinii. To, że na przykład ja uważam, że ta książka jest najlepsza i uważam, że ta wypadła słabiej, nie oznacza, że inni też właśnie tak samo stwierdzą. Dla niektórych to będzie lepsze, a to słabsze, więc właśnie to tylko tak chciałam zaznaczyć na marginesie. W ogóle byłam w ciężkim szoku, bo ta książka jest taka genialna, ale okej. To, że uważam, że Wszystkie znaki na niebie i ziemi wypadły słabiej od tych książek, nie oznacza oczywiście, że to jest zła książka, bo jak widzicie, ma wielu fanów. Po prostu generalnie Jen Bennett, ona dalej kreuje ciekawych bohaterów, to znaczy tym razem bardziej podoba mi się Lucky niż Josie. Mam tutaj pewne też ale do kreacji tej bohaterki. Co prawda oni są sympatyczni, bo Jen Bennett jak zwykle kreuje sympatycznych bohaterów i naprawdę wydaje mi się, że Lucky zdobędzie rzeszę fanek, ale no Josie coś mi troszeczkę nie odpowiadała, ale mimo wszystko i tak myślę, że będę Wam to polecać, ponieważ to jest lekkie. To ma taki bardzo fajny wakacyjny vibe, więc w sumie dziwię się, że ta książka została wydana dopiero teraz, zamiast na przykład w lipcu czy w czerwcu, bo byłaby to idealna lektura na wakacje, ale też no taka, po którą też można sięgnąć oczywiście teraz, jeżeli lubicie takie młodzieżowe romanse, lekkie książki, ponieważ naprawdę książki Jen Bennett, one wyróżniają się na tle wielu różnych młodzieżówek, które czytałam. Polecam Wam je bardzo gorąco, zwłaszcza no Światło Księżyca, jak już uzgodniliśmy, ale myślę, że po Wszystkie znaki na niebie i ziemi też możecie sięgnąć. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni i bardzo Wam dziękuję za zobaczenie tego filmu. Ja z niecierpliwością czekam na kolejne powieści Jen Bennett i może też w międzyczasie sięgnę w końcu po Miłosne Graffiti, które mi bardzo mocno polecam. To też jest chyba jedna z lepiej ocenianych książek Jen Bennett, więc zobaczymy, może w końcu uda mi się po to sięgnąć. Te książki raz jeszcze polecam, zachęcam do odwiedzania moich social media, zwłaszcza Instagrama. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ten filmik. Bardzo Wam dziękuję za jego zobaczenie i do zobaczenia w moim kolejnym filmie. Trzymajcie się, pa!